Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla Was jest 1 sierpień, dla mnie ostatni dzień lipca i dzisiaj nagrywam dla Was vloga, ponieważ postanowiłam, że vlog będzie tutaj najłatwiejszą dla mnie opcją, żeby powiedzieć Wam, co się teraz dzieje, co się zmieniło, plus nie dodawałam tutaj vlogów na kanale od bardzo, bardzo dawna. Jeżeli jesteście ciekawi, podlinkuję Wam tutaj vlogi po angielsku, ponieważ mamy oddzielny kanał i tam jest trochę więcej informacji, co się dzieje u nas w życiu codziennym. Chociaż ostatnio akurat mieliśmy tyle spraw do załatwiania, że niestety, ale kanał poszedł na drugi plan i przede wszystkim zajmowałam się sprawami imigracyjnymi i tak jak już Wam wspominałam, postanowiliśmy, że zostaję w Stanach i ubiegamy się o zieloną kartę. Ktoś napisał, że jest to nielegalne. Otóż nielegalne byłoby to w sytuacji, gdybyśmy wzięli ślub tylko dla dokumentów, ale ponieważ nam przede wszystkim zależy na tym, żeby być razem tylko dlatego, że się kochamy i że chcemy się wspierać i że jesteśmy małżeństwem, to w tej sytuacji urząd troszeczkę inaczej patrzy na taką sprawę i to jest ich kwestia, żeby zobaczyć, czy mamy wystarczające dokumenty, czy mamy wystarczająco dużo dowodów i tym podobnych rzeczy, żeby ocenić, czy będę mogła tu zostać, czy też nie. I właśnie to dzisiaj robię od rana, odkąd wstałam. Russell musiał jechać do pracy na godzinę 10. Dzisiaj powinien mieć trochę luźniejszy dzień, więc powinien niedługo być w domu. My natomiast mamy listę rzeczy do zrobienia. Widzę, że nie widać, więc Wam przeczytam. Zgłosić odkurzacz do reklamacji. Odkurzacz sam w sobie działa ok, ale kabel podłączający do zasilania coś tam nie styka. Następnie musimy zgłosić wyprowadzkę z tego mieszkania. Musimy sprawdzić wszystkie dokumenty, które już po raz pierwszy sprawdziłam, wypisać czeki, ponieważ wszystko niestety bardzo dużo kosztuje, jeżeli chodzi właśnie o sprawy imigracyjne. Wysłać najlepiej dzisiaj dokumenty, ponieważ sprawdziłam mój formularz I-94 i właśnie na niego patrzę i mój legalny pobyt jeszcze w Stanach jest do 9 sierpnia, więc do przyszłej środy. Ale spokojnie sprawdziliśmy mniej więcej dokumenty i do 3-4 dni do Chicago, więc powinno być ok, ponieważ mamy ponad tydzień i następnie musimy zobaczyć, czy udałoby mi się wyrobić prawo jazdy z dokumentami, które teraz posiadam. Dostałam mój pierwszy oficjalny dokument jako Jessica Martin, czyli moje nowe nazwisko. Po polsku byśmy wymówili jako Martin, jednak to nie jest to poprawna wymowa i mój Russell używa wymowy Martin, więc powiem szczerze, że bardzo dziwnie mówi mi się moje nowe nazwisko. A tak poza tym jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Ponieważ jestem trochę zestresowana tą całą sytuacją, ale wiem, że tak wiele osób przeszło przez ten sam proces, więc staram się być pozytywnej myśli. I tak jak wspominałam, nie robimy tutaj nic złego, nie chcemy złamać w jakikolwiek sposób prawa, po prostu zależy nam na tym, żeby być razem i to jest jedyny punkt, dla którego ubiegamy się o te dokumenty. No i tak naprawdę tyle, więc tak, z tyłu, nie wiem, czy już zobaczyliście, mam olbrzymi bałagan, więc muszę teraz szybko poogarniać. Zrobiłam już pranie, muszę zjeść śniadanie, bo dzisiaj tylko zjadłam jogurt i wypiłam kawę, więc to też by wypadało nadrobić. No i co? Muszę też podładować Was, czyli kamerę, ponieważ zapomniałam, że muszę mieć gotowe filmiki dla Was na jutro, przynajmniej jeden, ponieważ będziemy kręcić przez cały miesiąc. Filmiki będą się pojawiać od poniedziałku do piątku, czyli znowu powinno się pojawić mnóstwo filmików na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać tego słowa, a teraz już rozmawiam przez prawie 5 minut, więc zabieram się do roboty. I just
just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Czy na pewno wszystko mamy, wszystkie opłaty, dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że mam nadzieję, że jest ok. Więc teraz jedziemy do Social Security, żeby zobaczyć, czy Russell może dostać jeden dokument, którego nam brakuje. Tak naprawdę nie tyle, że nam go brakuje, tylko mamy inny zastępczy. I czasem ludzie mówią, że przyjmuje USCIS ten dokument, a niektórzy mówią, że nie i że potrzebujemy W2. Więc jedziemy do Social Security, żeby właśnie to zobaczyć i jeszcze, żeby zobaczyć, czy uda się zmienić moje nazwisko, ponieważ mam Social Security Card, kiedy pracowałam na kampie, to było wymagane. Natomiast, żeby zmienić nazwisko, najprawdopodobniej potrzebuję mieć już zieloną kartę lub jakiś inny dokument potwierdzający, że mam pozwolenie na pracę tutaj. Więc myślę, że to się akurat nie uda, ale zobaczymy. Nadzieja umiera ostatnia. Więc jesteśmy już pod pierwszym urzędem. Misja pierwsza zakończona niepowodzeniem. Siadamy w auto i jedziemy na pocztę. Wyjechaliśmy na pocztę. W ostatniej chwili się zorientowaliśmy, że coś było nie tak. Wróciliśmy do domu, wydrukowaliśmy jeden egzemplarz od nowa i jedziemy znowu na pocztę. Masakra. You are, you are, you are. Russell zabiera mnie gdzieś, ale nie chcę powiedzieć gdzie. Are we dying? Powiedział, że mam obsesję na punkcie sprawdzania wszystkiego i posiadania wiedzy na temat, co robimy, kiedy, o jakiej porze i tak dalej. No i faktycznie trochę świruję, jeżeli chodzi o organizację, ale ja naprawdę uwielbiam być zorganizowana i jeżeli nie mam nad czymś kontroli, to zaczynam wariować i właśnie mu mówię, że to nie jest najlepszy dzień na robienie mi takich niespodzianek, ponieważ nie wiem, jestem po prostu ogarnięta jakimiś dziwnymi emocjami i nie wiem do końca, co się dzieje. Więc wiedziałam, że to będzie stresujące, ale nie wiedziałam, że szczerze mówiąc nawet nie potrafię teraz normalnie rozmawiać. Nie wiem. Potrzebuję paru minut dla siebie, żeby się uspokoić. Are we going to buy a gun? Are you kidding me? Idziemy do sklepu z bronią. Więc w sklepie dowiedzieliśmy się,
wiecie, że jest tutaj miejsce, gdzie można iść na strzelnicę, postrzelać, wynająć broń. I Russell uznał, że najlepszym sposobem na rozluźnienie mnie zamiast kawy i zakupów będzie strzelnica. Więc szukamy. You know where is it? Maybe in a second. Okay. It's not typical activity for couples. True. Yeah. Romantic couples it is. Yeah, maybe. Yeah, that's true. I dojechaliśmy. Are you excited? Sure. Jawna dyskryminacja, tylko działa amerykańskie prawo jazdy, a ja amerykańskiego prawa jazdy nie mogę dostać, ponieważ jestem na wizie B2. Znaczy będziemy cały czas się starać je uzyskać, zanim moja wiza będzie całkowicie nieważna, czyli mamy jeszcze na to tydzień. Ale generalnie nie jest to łatwa walka, a w Stanach bez prawa jazdy naprawdę nie ma życia. Wszystko się komplikuje przez to, że nie mam tego jednego dokumentu, a niebawem się przeprowadzamy. Muszę się rozebrać z kurtki, bo w aucie jest gorąco, a w środku było niesamowicie zimno. Ale jak widzicie, wszędzie komplikacje. Dzisiaj tyle rzeczy mieliśmy załatwić, a jeszcze nic nie załatwiliśmy. Oprócz wysłania paczki. Znaczy, dobra. To była najważniejsza rzecz do zrobienia. Wypisanie czeków. Po raz ostatni sprawdzanie wszystkich dokumentów, zrobienie listy dokumentów i wysłanie paczki. Więc najważniejsze jest za nami. No ale tak naprawdę myśleliśmy, że ten dzień będzie bardziej owocny w załatwione rzeczy. No ale wyszło tak jak zawsze. Przyjechaliśmy do jednego z moich ulubionych sklepów w Stanach, czyli do Targetu. Głównie po co? Kolarka? Dla Russella. It's clearance. Uwielbiam takie rzeczy i na pewno na jesień, zimę nakupuję stojaków na świeczki i pełno świeczek. Te są fajne. Później zostaje nam miseczka piękna. I też mamy tutaj na przykład takie woski naturalne. Tutaj też kupiliśmy nasz podgrzewacz do wosku. Macie na przykład sojową świeczkę, przepięknie pachnie. Check it out. I like it. Interesting. Oh my god, that's beautiful. It smells like dad's house. Yeah. Reminds me of it. Jesteśmy w domu, właśnie robię dla nas obiad. Dzisiaj jakoś wyjątkowo nie chce mi się gotować, więc dla nas obydwojga mam groszek z marchewką, ziemniaki, które po prostu zrobię, myślę, że po prostu zrobię z tego pire. Oraz tu w piekarniku mam kiełbasy dla Russella. Ja nie jem mięsa od jakiegoś czasu, więc muszę się zadowolić marchewką z groszkiem i ziemniakami i normalnie bym się starała coś dorzucić, nie wiem, może pokroję jakiegoś pomidora czy coś. Ale nie mam dzisiaj weny do gotowania. Na dzisiaj jeszcze musimy wyjść z psem, właśnie zjeść kolację i tak naprawdę to wszystko, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Wolałabym trzymać kanał w bardzo pozytywnych tonach i cieszyć się ze wszystkiego, co się dzieje. Mam dużo stresu ostatnio,
i myślę, że to po mnie trochę widać. Ale teraz już będzie tylko lepiej, ponieważ wszystko, co mogłam zrobić, to zrobiłam, przekazałam i teraz już nic nie zależy tak naprawdę ode mnie, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno mam nadzieję, że wszystko się uda. Jutro wracam do Was z kolejnym filmikiem. Także dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę i subskrybujcie mój kanał, ponieważ będzie się w tym miesiącu dużo działo. Do zobaczenia, pa pa!